Dzisiaj Wam powiem o bardzo prostym triku, który ma ogromne znaczenie, ma ogromny wpływ na skuteczność. Witam, więc tak, no większość osób, gdy podchodzi do dziewczyny, no nie wiem, okej, spoko, gada, już nieważne jaki tam, no to zazwyczaj popełnia taki błąd, że przykładowo ma schowany telefon i mówi do dziewczyny, dobra, no to daj mi numer, no nie? No i dziewczyna wtedy ci mówi, nie, nie, ja nie daję obcym numeru, nie, 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 coś tam, nieważne, nie chcę ci dać tego numeru, no nie? Tak samo jest przykładowo, gdy chcesz, żeby dziewczyna ciebie, czy ty chcesz ją pocałować, mówisz, mogę cię pocałować, no nie, 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 nie. Tak samo jest, gdy dziewczynę zapraszasz do domu, chodźmy do mnie, nie, 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 nie i tak dalej, no nie? Tak samo jest, gdy chcesz, żeby dziewczyna zrobiła ci loda, mówisz, zrobisz mi loda, ona nie, 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 ja nie lubię i tak dalej, no nie? No i to jest gdzieś tam największy błąd. Jeśli jesteś bystry, to już skapłeś się, o co chodzi, no nie? Chodzi o to, że dziewczynę zawsze trzeba przedstawić przed faktem dokonanym, ja to mówię, no nie? Czyli nim powiesz, daj mi swój numer, wpisz mi swój numer i tak dalej, to ci powiem coś takiego. Wyciągasz z kieszeni telefon, ona coś tam gada, gadacie i tak dalej, no słuchaj, fajnie tam mi się z tą gada, bla, 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 no i wyciągasz tak już przy niej telefon, no nie, gdzieś tam bawisz się, tutaj dajesz już tego, klawiaturę, no i dajesz jej do ręki, nic jej nie mówisz, no nie, nic jej nie mówisz, no nie, dajesz jej do ręki i mówisz, wpisz, no nie, wpisuj się, nie marudź, no nie, i gdy ty jej dasz to do ręki, telefon, to ona jest przedstawiona przed faktem dokonanym, czyli ona już wtedy wpiszę ci numer, no nie? Dlatego tu po raz kolejny wam udowodnię, że kobiety w ogóle nie kierują się logiką. W ogóle, na nie logika nie działa. To, że ona ci powie, no logicznie, wiesz, to logiczne, no nie? To ja wybucham śmiechem, no nie? Bo ona gada, to są głupoty, no nie? I zobacz, jeśli wyciągniesz telefon, no nie? I pomimo tego, że ona nawet będzie miała chłopaka, spoko, mam chłopaka, ale stoi i gada, no nie? To mówię, słuchaj, dobra, masz, wpisz się, no nie? Wpisuj się, bo nie mamy czasu. Wpisuj się, bo nie mamy czasu, dawaj, dawaj, bo tutaj już pociąg mi zaraz ucieknie, no ci się wpisuje, no nie. Jak mi pomarudzi, to ci, to mówię, dobra, mogę ci face'a powiem, spoko, no nie, tylko, że coś tutaj, no wpisuj się, no nie. No ci się wpisuje, rozumiesz? Tak samo jest, gdy przykładowo, prosty trik, gdy chcesz, żeby dziewczyna ci zrobiła loda, no nie. No siedzicie gdzieś tam w domu i tak dalej, to ty się pytasz i tak dalej. No nie pytaj się, nie pytaj się. Słuchaj, ściągaj spodnie w dół i ona po prostu zobaczy. Zobaczy pałę i uwierz mi, sama szyja jej pójdzie w dół, no nie? Naprawdę, dziewczyny są bardzo proste. Natomiast gdy ty jej coś mówisz, to automatycznie jej odpala się słowo nie. Odmowa. Gdy chcesz ją pocałować, to nie pytaj się, tylko bierz ją całuj. Gdy chcesz ją zabrać do domu, to mówię, dobra, chodź, jedziemy. Na gdzie jedziemy? Zobaczysz. I przykładowo bierzesz ją, już nie chodzi o dom, tylko do lasu, gdzieś tam ją zabrałeś, koc wyciągasz z auta, tak dalej, chodź, idziemy na koc. No nie, no dobra, no nie, no i na kocu ją stukasz gdzieś tam w lesie. Rozumiesz? Gdybyś jej powiedział, że dobra, dzisiaj biorę cię na koc i cię tam ostro wygrzmocę, to uwierz mi, żeby się gdzieś tam nie zgodziła. No chyba, że już jesteście w stałej relacji, to takie teksty, to jeszcze ją tylko podkręcają, no nie, dzwonisz do niej, chodź, przyjedź, wyrucham cię ostro, no nie, i tak dalej, to ona już, no nie, już ma mokro i tak dalej. No to już jest, ale mówię, na początku, no nie, na początku i tak dalej, no to mówię, musisz nauczyć się mniej gadać, więcej działać. I naprawdę to działa. Ja czasem siedzę z dziewczyną, na przykład podchodzę, siedzi na przystanku, ile mamy czasu, no minuta, bo już ten autobus powinien, dobra, no i wyciągam telefon i daję jej do ręki, no nie, i ona, słuchaj, no to co robisz wieczorem? I ona już mówi, wpisuje się, no nie. Tak samo dziewczyna gdzieś tam ma chłopaka, no spoko, no nie, ma. Wpisują. O wiele łatwiej, mówię, dziewczyna zrobi coś, gdy jest przedstawiona przed faktem dokonanym, niż przykładowo, gdy się pytasz. W momencie, gdy ty się pytasz o coś, ona zawsze gdzieś tam odmownie. Dziewczyny nie umieją za bardzo odpowiadać na pytania, no nie? One się wtedy motają, gubią.
Więc zazwyczaj ich gdzieś tam mowa jest odmowna. No nie, no, przykładowo dobrze się gada tobie z dziewczyną, no nie? No to ty, ej, a dasz mi swój numer? No i wiesz co? Bo ją to po prostu drażni, rozumiesz? Ją takie pytania drażnią. Ona widzi, że ty nie jesteś liderem, nie prowadzisz, no nie? Naprawdę. Staraj się jak najmniej zadawać pytań. Tak samo siedzisz z dziewczyną, nie pytaj się czy coś, tylko łapi całuj, no nie? Łapi całuj. Chcesz się przespać z dziewczyną? No to nie pytaj, czy się dzisiaj prześpimy, kiedy się prześpimy, ja już nie mogę wytrzymać, prześpimy się i tak dalej. No pytania zabijają relacje, rozumiesz? Pytania są niemęskie. Kobiety pytają się. I to jest takie proste. I powiem ci, że wiele dziewczyn gdzieś tam z nimi się całuje, no nie? Po prostu ściągam stanik. Rozpinam stanik drugą ręką, jedną całuję ją i tak dalej. I ona, co ty robisz? No nie, w ogóle nie pytam, co, nie odpowiadam jej, tylko tego. No i stanik ściągnięty i zaraz bluzka schodzi, no nie, i tak dalej, i tak dalej. Później gdzieś tam ściągam spodnie i ona już wie, co ma robić, no nie? Naprawdę. Po prostu one nie chcą, żebyś zadawał pytań. Jedyne pytanie, jakie powinieneś zadać, to jak ma na imię. Naprawdę. Chociaż czasem nie mówię imienia, bo tego laska sama do mnie, to jak ty się nazywasz? Także, no mówię, musisz się nauczyć. Tak samo idziesz z dziewczyną, złap ją, dociśnij, pocałuj, złap za rękę, idź dalej i tak dalej. Nie pytaj, no nie? Nie pytaj. One nie lubią, jak się facet je o coś pyta. Naprawdę, i zrób ten test. Będziesz siedział z dziewczyną na kanapie, ściągnij portki, zobaczysz, jak się podjara. Od razu jej ręka sama gdzieś tam złapie za sprzęt i zobaczysz, że będzie się śmiała i tak dalej, no nie? I od razu jej się, jakby to powiedzieć, gadzi mózg odpali, już będzie wiedziała, co ma robić. Naprawdę, czasem jest tak, że dziewczyna w ogóle nie zda, jakby tak nawet nie pomyślała na chwilę o tym, że dzisiaj do czegoś dojdzie w ogóle, że dzisiaj do czegoś dojdzie, ale po prostu ty gdzieś tam ściągasz jej to i to i nagle wiesz, nie potrafi się oprzeć, no nie? Dlatego tak łatwo dziewczynę jest zawsze, no, ogarnąć na żywo, rozumiesz? Na żywo. Bo nawet dziewczyna, jak ci powie, mam chłopaka, nie jest zainteresowana, to jeszcze wyciągasz ten telefon, spoko, rozumiem, nie rozumiem, nie jesteś zainteresowana, rozumiem, jasne, no to tutaj wpisz się, no nie, zadzwonię w przyszłym tygodniu, bo w tym już mi się, powiem ci, terminy skończyły, no nie, terminy wolnego dnia, no więc ona się śmieje, no nie, ci podaje, no nie, ewentualnie ci, a mogę Państwa, no jest spoko, jak chcesz, no to się tam znajduj, no nie, i dodawaj, no nie, i tyle. To jest takie proste. Natomiast gdy ty masz schowany telefon, no nie, i chcesz o numer, to zazwyczaj ona widzi, że jest łatwo jej bardzo odbić piłkę, no nie? Czyli to jest potwierdzenie tego, że kobieta, no, jak jeśli wiesz, o co chodzi, znasz jej mechanikę, to tak naprawdę wiesz, że ona nie potrafi się kontrolować. Nie potrafi się kontrolować. Wyciągasz telefon, dajesz jej do ręki, weźmie. No chyba powiem ci tak, że trafisz na taką klubowiczkę, no nie? Klubowiczka, która już gdzieś tam umie mówić, nie? Zazwyczaj to jest tak, że klubowiczki to są mistrzynie ewakuacji. Czyli podchodzisz, coś jest nie tak i ona od razu idzie. Nie, nie, coś tam, te ucieka, no nie? Ucieka. Nie, dobra, to ja coś tego. No nie, bo one już są wyrobione. To już są kobiety gracze, no nie? One już są perfekcyjne. Ona już wie, że jak coś jest nie tak, to ona musi iść, musi iść, musi iść, musi uciekać. Musi iść, no nie? Nie może się zatrzymywać. Bo jak się zatrzyma, to już wie, że on zrobi z nią, co będzie chciał, no nie? No ale, no, jakby to powiedzieć, ty nie chcesz poznawać takich dziewczyn. To są dziewczyny najgorszego sortu. Co z tego, że super wyglądają, jak po prostu one już to są kobiety podrywaczki, no nie? Naprawdę. Także, no mówię, podsumowując, gdy coś chcesz od dziewczyny, to nie pytaj się jej, tylko po prostu przedstaw ją przed faktem dokonanym. Chcesz, żeby ci zrobiła loda, ściągnij spodnie. Nieważne gdzie, może być w parku i tak dalej.
powie ci, nie, no co ty robisz i tak dalej, no ale uśmiechnie się, no nie, przegryzie usta i uwierz mi, że jak masz doświadczenie, no to sobie w każdej sytuacji poradzisz. Tak samo jest z numerem. Zamiast pytać się, czy dasz mi numer i tak dalej, mogę numer, no nie, no to wyciągasz telefon z kieszeni, dajesz jej do ręki i wtedy mówisz, wpisuj się. I ona się wpisuje bezproblemowo. Tak samo jest z pocałunkiem. Chcesz ją pocałować? Złap, pocałuj i uwierz mi, że zaraz odpłynie. Chcesz się z nią przespać? No to zacznij od pocałunku, całuj ją, no i za chwilę dziewczyna gdzieś tam odpłynie i sama będzie ciebie rozbierała. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.